Dzień dobry Państwu. Gośćmi naszymi są dziś Państwo Olga Wysokińska i Pan Rafał Włosek, którzy reprezentują firmę Zielona Energia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, żeby cała nazwa wybrzmiała. Państwo są u nas z tego powodu, że są laureatami plebiscytu organizowanego przez redakcję Głosu Świdnika na firmę godną zaufania. To jest właśnie ten certyfikat. Pani Olgo, zielona energia to brzmi dosyć zachęcająco ekologicznie. Czym tak naprawdę Państwo się zajmujecie? No tak jak sama nazwa wskazuje, nasza firma zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. Zajmujemy się głównie montażem instalacji fotowoltaicznych, ale również tutaj zaczynamy naszą przygodę z pompami ciepła, z ładowarkami do aut elektrycznych. Zajmujemy się także farmami fotowoltaicznymi. No, czyli taki dosyć, powiedziałbym, szeroki zakres działalności. No tak. Rozumiem, że jako kierownik do spraw rozwoju dba Pani o to, żeby się firma rozwijała. Staram się. Pan jest kierownikiem biura. Chciałem zapytać, jak Państwo staracie się być firmą godną zaufania, bo przecież nie dla plebiscytu to robicie, tylko dla siebie i dla klientów. To tak się wie Pan składa, że akurat sam jakby termin firma godna zaufania się doskonale wpasowuje i wpisuje w naszą politykę firmy, naszą filozofię. My bazujemy swój rozwój naszej firmy na podstawie zaufania klientów. I to nam daje siłę do dalszego rozwoju, do dalszego działania. Jest to wpisane w naszą filozofię od samego początku. Bez zaufania, zadowolenia klientów nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tego poziomu, jaki teraz już reprezentujemy. I przede wszystkim to nas dalej napędza do rozwoju. No oprócz chęci to pewnie wymaga różnego rodzaju certyfikatów, potwierdzenia jakości pracy i tak dalej, i tak dalej. Czy możecie się Państwo wykazać ewentualnie przed klientami? Tak, jeżeli chodzi o to, bazujemy na komponentach, które są tylko wysokiej jakości, ze sprawdzonych źródeł, z polskiej dystrybucji. I to przede wszystkim trzeba podkreślić, że na tym bazujemy. Plus do tego dokładamy oczywiście, staramy się jak najwyższej jakości obsługę, no i profesjonalny montaż, tak? Bo bez tego nie dałoby się osiągnąć wysokiej jakości produktu, jaki staramy się naszym klientom dostarczać. To następne pytanie to właściwie nie wiadomo, do którego z Państwa, kto jest bardziej techniczny, a kto bardziej organizacyjny. Chodzi o ten szum, jaki wokół fotowoltaiki się troszkę ostatnio stworzył, polegający na tym, że podobno zmieniły się przepisy, podobno się już nie za bardzo opłaca, że ludzie nie zakładają, tylko wręcz przeciwnie. Ile w tym prawdy jest tak naprawdę? Jeżeli chodzi o ten temat, on jest tak naprawdę bardzo w tym momencie rozwojowy i do końca nie wiadomo, na czym będziemy stali. Aczkolwiek jedno, co tutaj trzeba podkreślić, to to, że te przepisy są w trakcie opracowywania, więc na dobrą sprawę nikt jeszcze nie wie, jak one będą wyglądały. I też już jest, do tego doszło, że już o jeden, już raz przesunął termin ich wejścia w życie, tak? Bo pierwsze zapowiedziane było styczeń 2022. W tym momencie mamy taki termin graniczny, pierwszy kwiecień 2022, a też nie wiadomo, czy nie będzie to jeszcze przesunięte w czasie. Jeżeli chodzi o samą opłacalność, ona na pewno będzie występowała, bo nie oszukujmy się, wszystko drożeje. Ceny prądu też wzrosną i cały czas rosną. I prawda jest taka, że nawet jeżeli rząd będzie stymulował rynek w tym kierunku, żeby ludzie na bieżąco konsumowali swoją energię, a nie oddawali jej do sieci, to i tak to będzie opłacalne z tego względu, że będą się uniezależniali, chociaż w jakimś stopniu, a prawdopodobnie w bardzo dużym, od tej energii z zewnątrz, która będzie droga. Oni tą energię już kupią po tej cenie, w jakiej zakupili instalację fotowoltaiczną. Czyli tutaj już zainwestują pieniążki, no i będą mogli korzystać ze swojej instalacji i te pieniądze odzyskiwać. A jeszcze a propos fotowoltaiki, bo przyznam, że jestem mieszkańcem domku jednorodzinnego, więc byłem kiedyś zainteresowany założeniem takiej instalacji. No niestety okazało się, że dachu za mało, nie założą. Czy tutaj w tej sprawie jakiś postęp technologiczny się dzieje? Czy można na przykład postawić na dachu, który będzie się załamywał, bądź po prostu w terenie? W tym momencie możliwości technologiczne już tak poszły do przodu, że jak najbardziej można i na dachu, który się załamuje, tak samo moc modułów też stale wzrasta, także tutaj potrzeba mniejszej ilości tych modułów, żeby moc instalacji była większa. Można też montować carporty, to są tak zwane wiaty samochodowe, na których są zamontowane moduły fotowoltaiczne.
Także tutaj jak najbardziej postęp technologiczny nastąpił i w tym momencie nie ma już takiego problemu. Czy dla takich drobnych klientów jak ja ewentualnie też Państwo świadczycie usługi? Tak, jak najbardziej. Zarówno dla klientów indywidualnych, biznesowych, dla gospodarstw rolnych, dla wszystkich, którzy chcą. 1700 głosów z górą, no to jest spory sukces, muszę powiedzieć. Jak Państwo traktujecie to wyróżnienie? Czy się z niego w ogóle cieszycie? No, jesteśmy bardzo zaskoczeni. Jest nam niezmiernie miło, że tutaj Świdniczanie i w ogóle lokalna społeczność okazała nam tak duże poparcie i zaufanie co do naszej firmy. Tak, jest nam bardzo miło. Jesteśmy zbudowani tym i mamy taki impet, żeby robić to dalej, co robimy. Przede wszystkim buduje nas też to, że głosowali na nas tutaj w tym plebiscycie. Przede wszystkim czytelnicy Głosu Świdnika. Jako, że my ogniskujemy tu swoje działania, nie da się ukryć, bo jesteśmy stąd. Jesteście firmą świdnicką i jesteście Świdniczanami, prawda? Tak, to nas podwójnie motywuje do dalszej pracy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ostatni jej fragment to wręczenie certyfikatu. Zrobimy to podniośle i na stojąco. Gratuluję. Dziękuję bardzo.